mamy tutaj do Armagedonu wyznaczonego Radosława Wojtaszka. A białymi kogo obstawiasz? To tam się pojawi. No ciekawe. Myślę, że Piotrek Brodowski. Mm-hmm. Myślę, że Piotrek Brodowski po pierwsze będzie żądny rewanżu. Bo oni grali teraz tak, prawdopodobnie. Nie? To jest tego, co pamiętam. Jest woda. Tak, jest. Nie, to Łukasz Liczterski. Proszę bardzo, czyli jednak zmianka. Ciekawe, nastąpiła. Ciekawe, bo zauważ, że Piotrek Brodowski już wygra biednego Armagedona i to nie byle kim, bo z ekspertem od partii przyspieszonych Maćkiem Klekowskim. Także no, bardzo, bardzo ciekawie to się zapowiada. No a tutaj wyznaczono Łukasza Licznerskiego. Mhm. Kibice już też przygotowani, też już kibicują swoim. No, ciekawie, ciekawie się będzie tutaj. Zobaczymy, tak. No, waga ciężka, jeśli chodzi oczywiście o zawodników i ich umiejętności. No, ale różnica tytułów, prawda? Tak, tak. Łukasz Licznerski jest mistrzem międzynarodowym, bardzo utalentowanym zawodnikiem, bardzo ciekawie grającym. To też trzeba od razu powiedzieć. Radek, no, klasa sama dla siebie. Przez wiele, wiele lat pierwsza decha, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Nie jest to nazwisko anonimowe. Zdecydowanie, nie, nie. To przez wiele, wiele lat top numer jeden, przez kilka lat sekundant mistrza świata Ananda. Później też samemu próbował więcej grać. I swojego czasu numer jeden w Polsce. Zdecydowanie przez długi, długi, czas. No, zaczynają. Jedziemy, zaczynają. Proszę Państwa, mamy E4, obrona sycylijska. I tak. Koniec i jest to wtrącenie. Tak jest. Które już dzisiaj widzieliśmy na szachownicy. No, komputer oczywiście nie nadąży. No na razie, tak, trzeba dać mu chwilkę. Tak, wymiana na D7. I bicie hetmanem. Tak, żeby skoczek przeszedł na C6. Tak. I będzie to raczej takie spokojniejsze. Przez C3. Radek jest znany. Budujemy z tego, centrum. Zna genialnie, naprawdę świetne przygotowanie teoretyczne. Czyli on to wszystko ma w domu przygotowane i tylko musi to pamiętać. Tak, tylko i aż. Przyjść i tylko to odegrać. Dokładnie, tylko i aż, szczerze mówiąc. Tak. Wymiany, tak. Klasyczne centrum, które już jest zaatakowane. Przypomina to trochę obronę francuską, ale bez białopolowych gońców, co jest oczywiście na korzyść Czarnego. Dokładnie, bo często mankamentem we Francuzie jest białopolowy goniec, który przeżywa trudne chwile. Tak, siedzi tutaj w domu za własną barykadą piątków. Tak, nie wiadomo tak naprawdę za Jacek co. Gdański by się kłócił, ale nie miałby racji. Okej. Okay. I co? Wygonienie skoczka, który będzie przez E7 tak. przestawiany na F5 prawdopodobnie, no na F5. Z presjami na tego piona D4. Typowe idee. Hetman często na B6 jeszcze dołącza się do tego ataku, chociaż tutaj hetmana ciężko będzie przerzucić. Ja myślę, że hetman stoi już optymalnie. Ciężko, lepsze miejsce. No, no na B6 czułby się pewnie nieźle. Niemniej jednak, tutaj mamy wymianę i bicie oczywiście do centrum, jak to mawiają szachowe pryncypia. Ogólnie tak, no jest jeden tam wyjątek w obronie sycylijskiej. Czasem jak jest długa roszada, warto pobić od centrum po to, żeby większą mieć masę pionkową. Tak samo w karokanie przy biciu na F6 też tak, jest wariant z biciem przez. Ale ogólnie rzecz biorąc zdecydowanie bijemy do centrum, czyli do środka szachownicy. No jest otwarta linia C, więc chcemy tam swoje ciężkie figury. To dosyć logiczne posunięcie. No i ten hetman, prawdę mówiąc, nie wiem, on tak na D7 nie stoi. Chociaż zawsze na C7 można nie przestawić. Nie, stoi na razie bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że no, jak zrobię roszadę, nie mogę znaleźć. Wiesz, jak zrobię roszady, to wieże będą połączone i po skoczek B4, na przykład jakiś hetman B5. A później go rozegramy po ruchu tak. skoczkiem. Mogę zagrać też F6 i wtedy na E6 broni. No z tą strukturą centralną walczymy właśnie C5 albo F6 ruchami. No biały próbuje gdzieś grać, no bo po linii C oczywiście to czarny dominuje, natomiast czy to jest idea pójścia tym pionem? Myślę, że G5, tak. G5. Koń H2, koń G4, jakieś święconka. Ale ciężko w tej partii na wygraną grać białymi mimo. Tak, zdecydowanie tak. No zobaczmy, co się stało. Pozycja czarna jest bardzo solidna. Mega. No dama na B6 twoje. Radę chyba podsłuchuje cię. No, ewidentnie. No i B2 wisi. Już trzeba coś z tym fantem zrobić. Pewnie wieża z E2 na C2. C2 tak, walka się. O linię. Znaczy, król G2 chyba nastąpiło w partii. Tak, na G2, F6. Na szachownicy stoi. Czyli doskonale, no to jest i to ten ruch, mówiliśmy. Tak, F6, co mówiłeś. Po podrywaniu centrum. Mm-hmm. Nie ma słabości. Będziemy chcieli wybić i otworzyć wieżę, być może po linii F. Myślę, że goniec tam ewentualnie. Albo pobije. Goniec, tak, bo z presjami na F2 atakować to tak nie za bardzo, bo ten goniec swoje robi. Bardziej tak? D4, nie? Aby nas interesowało w dalszej fazie. Tak, zdecydowanie. Także tutaj EF nastąpiło w partii. Trzeba grać szybko. No ale 3 minuty, Radek już ma tylko 10 sekund gorszy czas. No ale musi zdecydować, czym bić. To też zawsze odpowiedzialność. Na E6 trochę wisi, ale pobił gońca. Tak, gońcem zdecydowanie. No, czyli poprawia tego gońca z presją na centralny punkt. Mm-hmm.
A wieżę zawsze będzie można próbować może i na tej linii C tam zdwoić, chociaż ta wieża na F stoi dobrze. Tak, nie? Ja myślę, że może być raczej plan nawet konik A7, żeby wymienić, zredukować materiał. Mhm. I stanąć. Tak, solidnie. Niech biały pokazuje, tak? Koń A5 można iść, konie mhm. 7. Tak, oszła 3, tak, stopujące. I wieża F7, czyli, ale zobacz, że sprytnie, nie wiadomo, czy ja pójdę wieżą na F8, czy wieżą na C7, ale raczej na tak, F8. Tak, 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 gdzie się będę zdwajał, na której linii? Raczej na linii mhm. F, dlatego, że wtedy pogoniec F4. Mhm. Wygoniłby pionka wieżę z C7, więc raczej to... Aha, czyli byłaby tam niestabilna. Tak, czyli raczej po to zagrał wieża F7. A tu jednak jakaś presja na skoczkę F3, nie? Mhm. W dalszej fazie. Myślę, że też może być plan jakiś wieża E8, żeby do E5 próbować dojść, nie od razu, mhm. ale oj, przyspieszyli panowie, już widzą, że... Tak, tak, już trzeba przyspieszyć. Czasu nie ma. Aha, propozycja tej wymiany. Musi czarny przyjąć ją. Tak, trzeba to linia zabić. Linia H otwarta. No ale no, brać teraz na E6 sobie nie można, właśnie nie można wisi F2, jasne. A na D4 wisi, czyli goniec wróci na E3, a on już jest wtedy pasywny. Czyli pozycja czarnych jest o wiele aktywniejsza tutaj. Tak. Zwróćmy uwagę na połączone ciężkie figury na linii F. Przerzucenie hetmana na skrzydło królewskie. Zobacz, jak fajnie on przeszedł przez D7, tak. D8 na B6, na B6 i z powrotem i wraca, na D8. Tak, bo swoje zrobił i niech gra na drugim skrzydle. Najemnik został, wiesz, zatrudniony do roboty. Swoją pracę wykonał, tak. Hetman F6, hetman F3. Kolejna misja. Tak, tak. Skoczek tak. Na C6. Atakuje centrum, atakuje pionka D4, pilnuje linicę. Dwa razy lepszy niż goniec na E3, tak. Który jest przerośniętym dużym pionem. Pionkiem. Mhm. Dużym pionkiem. Mhm. O, i wieża F5 jeszcze. Tak, tak. No tutaj do E5 ewentualnie. Nie, no Radek przejmuje czarnymi po prostu. Ma lepszy czas. Mm-hmm. I hetman F6. I teraz uformował takie działo Alechina. To można by było nazwać. Wieża bije F2 już może grozić nawet. Ale E5, tak. E5, tak. E5 było w zamyśle gdzieś tam dalszym. No tak. I to nie wygląda zbyt dobrze dla białych. Trzeba przyznać. No zwróć też uwagę na czas. Tak, tak. W Armagedonie jest. Aż to klasa, dopiero, sama w sobie. Dopiero 29 ruch, także naprawdę mm-hmm. dużo jeszcze. Półmetek, jeśli no, chodzi dopiero. O drogę w kierunku inkrementu. Mm-hmm. No bronimy tutaj jeszcze co zaciekle. No właśnie, po prostu bicie chyba. Wchodzi, E4 teraz też wchodzi w ogóle. Nie, no tutaj to jedyne, co może zgubić Radka, to jak pisał... Krzyśnie. No też, ale trochę jak pisał Fredro, że osiołkowi w żłoby dano, bo to wszystko korci tutaj w tej pozycji, naprawdę. I wydaje się być też niezłe. No, tak, G5 bicie. Na przykład teraz, albo wieża F4 na G5 koń jest E5. Bardzo soczyste. Dużo no, tutaj jest, konik E5. Skoczek tak. E5. On wie o tym, że remis mu wystarcza, to też jest bardzo ważna dla niego informacja. Nie musi forsować. Dokładnie, tego. No chyba tej pozycji to nikt sobie nie wyobraża, ciężko żeby czarny miałby mm-hmm. przegrać. Nawet ta wieżówka, ruchy król do ręki. E6 pójdzie, tak, dokładnie. Tak, to jest wieżówka na równym materiale, tak, króle, równe króle do przodu, jak spróbuję, to w końcówce. Spróbuję, ale wiadomo, że... No bo tutaj próbujemy tą parką pionów coś na królewskim, tak? Tak, no wyrobić wolniaka, ale król F6, król F6 zejdzie. Będzie trzymał, tak. Będzie trzymał te parę pionów, zawsze no, ta wieża powtórka też... Powtórka ruchów i Łukasz musi wygrywać mając 50 sekund na mhm. budziku i... W równej pozycji. W totalnie równej pozycji, nie do wygrania właściwie. No ciekawie no, próbuje ciekawie, bo chodzi o to, że teraz będzie chciał wieżą na H6 tu wejść i zaatakować. I później po linii siódmej, a po królu okay. F5. Aktywnie. Znalazł aktywnie wygląda ten szansę. Ruch. Co mogą czarne zatem? No to dobre pytanie jest. No bo co, oddadzą dwójkę, no ale z kolei te piony będą tam słabe no, na B7 wie jako o tym, że Radek wie o tym, że nie stoi aż tak, chociaż nie na tej aktywności wieża C2, dokładnie na drugą tak, linię. Czyli po prostu nie pasywnie, tylko idziemy. Dokładnie, ale po teraz zobacz, że pionka nie traci. Czy nie traci? Wieża A6, król F7, no po powiem szachu? Szczerze. Nastąpiło wieża A6, król F7. Tak. No, powiem szczerze, że... I tu jest presja na B2. Najbliżej tej wygranej w tej pozycji jest w porównaniu do tego, co było. Mhm. Fajna powtórka, zobacz, wieża A7. Mhm. Tak, tak. Nabija ruchy. Nie czas, tylko ruchy. Ruchy, tak. No bo chce do tych 60 doprowadzić. Ładnie, a król teraz pasywniejszy na F8. Jeszcze 12 ruchów do inkrementu. No i zwróćmy uwagę na to... 29 sekund, no powinien zdążyć. Tak. Radek może przegrać ten pion. I teraz F5, teraz F5. Tak, i król będzie mhm. aktywizował się. Ale próbujemy swoim pionem jechać. No, dokładnie, ale powiedzmy... Tak. Król odcięty czarnych, niestety. Ale wiesz, 20 sekund na no musi, na zegarze. Musi zacząć grać. Bierze pionka, bierze na... Wymiana pionów nastąpiła. Na D4, tak. Tak. Na B5 pobrał pion pionka. A za pionka B. A F5 czeka. Wieża B3 19 musi. Sekund. 17, on musi naprawdę. Tak jest. Wie o tym, że po B3 i D2 Radek zremisuje. Jakby się powybijały te piony tutaj, to. I to tak się stanie. I wie aha. o tym, że to remis.
Łukasz teraz remisowo, tak, czyli gdzieś wypuścił prawdopodobnie. Wypuścił, tak, moim zdaniem wypuścił tę pozycję. A Radek zdąży, wiadomo, to Łukasz nie ma czasu. Chorąży zawsze zdąży. Tak. Jeszcze wiadomo. Chodzą, zobaczcie, jak szybko te figurki chodzą. Tutaj już nawet Liczes nie wyrabia przy tym tutaj, tempie. Tak, ale tutaj ta pozycja oczywiście. 63, czyli dostaje inkrement te 2 sekundy, ale ta pozycja jest totalnie remisowa na wiele sposobów. Znając schemat, jak to utrzymać, tak, to wystarczy, nie powinno być. Z tym pionkiem G, to czy skoczkowym jest najłatwiej, bo nawet nie ma jakichś tam szachów z boku, a król jest odpowiednio ustawiony. Ustawiony, tak. Król odcięty, nie, no on wie tego o tym. Od tyłu można Radek, jeśli zaatakować. Chodzi o technikę, to jest monstrum. Widać, jak pewnie gra te posunięcia, chociaż teraz chwileczkę się zamyślił. Ale wie o tym dalej, że no próbuje Łukasz, że tak powiem. Jasne. No białe tutaj mają szansę próbować. Niemniej jednak propozycja wymiany, której my nie chcemy, rzecz jasna. Tak. No i jak progresować białymi, nie? Nie wiem, czemu Tadek tak gra. Żadne 7, król F. No próbuje, siada na pionku F4, no próbuje, tak. No jest szansa się pomylić, to jest gra na sekundach. Tak, ale jakby myślę, nie było. Nie, no myślę, że Radek jest na tyle doświadczony, chociaż... No, jakby wymęczył w tym momencie, to by było ciekawie. Oczywiście trzeba odrzucić propozycję wymiany wież i powtarzanie ruchów królem. Wieża z szachem i... No próbuje, pozycja już nie jeszcze. Stała czasami. No G8, on wie o tym, że to na sekundach, proszę Państwa, ale jest sekunda inkrementu i zobaczcie, co zmienia ta sekunda Radek inkrementu. Przegrywa. O. Radek przegrywa. Mamy... To w pozycji, o której mówiliśmy. Radek przegra tę pozycję. Niesamowite. To jest ten król H7. Niesamowite. Nie, to co się wydarzyło tutaj, to jest... Łukasz Lisnerski coś wygrał niesamowitego. Coś nie do wygrania. Ależ ta pozycja stała, nie? Tak, czarne. Nie, no ta pozycja jest kompletnie remisowa. Trzymały. Tego króla, najłatwiej nie puści tego króla. Tak, trzymać wieżę co? Trzymać ją na tym? Na F1 myślę, że. Na F? Na tutaj myślę, że wystarczy, że tutaj jak będę na A2 trzymał i na B2. Nie, no ta pozycja nie może być. Nie może być. Ależ wydarzenie. No. Na sekundach. Jeszcze z tak głębokim niedoczasem. I zobacz, że dzięki temu drużyna, która była wskazywana na porażkę, zobaczcie, że punktów dużo robi. Tak, no ten underdog, tak, o którym tak, wspominałeś. Tak. Wielkopolski no, klub. Spore emocji dostarczyła ta partia, ale już mówimy remis, nie? Tak. Utrzyma. Było, właściwie byłem pewien, że ta pozycja będzie skończy się remisem, bo to jest dalej remis. Czyli co, wpuszczenie króla głębiej było tutaj problematyczną kwestią? Tak, no tutaj myślę, że dalej jeszcze wieża D6 tutaj. Bo on miał już fajne opcje próbowania podjąć wymianę wież. Król na F8 źle poszedł. Król na F8. Tu, ale zaraz, jak on to przegrał? To gdzie trzeba było grać? Czyli tutaj razie? Przegrał. To jest moment, takie już niuanse. Tak? Podejrzewam, że ruch wieża B5, wieża A6 tu remisuje. I żeby po wieży D6 zagrać tutaj. Aha, czyli trzymać ją... Chociaż no to nie mógł dać tego szacha wcześniej też? Jakby z pierwotnej pozycji? Że tutaj i też... Nie, to przegrana też królem na F8, bo wieża F6. A może to było właśnie nawet nieco wcześniej remisowa, a musi być gdzie tak, to się no tak, a właśnie o to chodzi, że mając tylko sekundy na buciku, namoceniać teraz tak, na spokojnie, właśnie, nie? To jest ta różnica, tak? Że nie ma presji. W ciepłych papuciach sobie człowiek siedzi i myślę, że wieża E7 i tutaj po linii E, żeby pójść. Tego króla nie przepuścić, a jak król D6, aha, i wieża D1. Tak, i wieże szachy z tyłu, po wieża E5, wieża tutaj. A po wieża D5? No teraz tutaj wieżą. Aha, nie masz jak królem, jak gdzieś wychodzisz na C7 bądź na E5. Było ten pattern złapać. Tak. Prawdopodobnie. Także tutaj myślę, że to było coś, co... Kluczowy wieża moment. D7, fajny ruszek, wieża D6. Zobacz, mistrz międzynarodowy ogrywa słynnego arcymistrza. Król F6 wygrywa w tej pozycji też już. Zauważ, bo wieża F5, znowu król G6. A, faktycznie. I dokładnie sam motyw, na którym wygrały partie. Przechodzi ta sama... Tak. No już o tej idei mówiliśmy w ogóle w wcześniej. Tak. Z królem na H7. Tak, dokładnie. Także te partie się, znaczy te pozycje z końca potrafią się powtarzać. Powtarzają się. Czyli co, jesteśmy po 3 rundach pierwszego etapu Superligi. Rapid w szachach. No, powiem szczerze, przyjemność tutaj być i komentować z tobą te wydarzenia.